dobry, w piątek, jest zimno, 16 stopni, pada, brzydko jest, ale to dobrze, bo kurz mi z moich bzów wyeliminował i tniemy i będziemy robić ocet. Dzisiaj. Pięknie pachnie. I tak będę musiała tutaj ściąć kawałek, żeby go odnowić, odmłodzić trochę. Więc tniemy, jak leci. Słuchajcie, obrywamy. Same płateczki, same kwiatuszki, okwiat, a zostawiamy te takie szypułki zielone. No, bierzemy się za robotę, bo trochę tego mamy. Modna robota, ale słuchajcie, jak to pięknie wygląda. Pięknie, piękny zapach. Działamy dalej. Jeszcze trochę mi zostało. I zaraz będziemy przekładać do słoja. I zalewać mieszaniną. Wsypujemy do takiego jak największego słoja. Ja wziąłem. To zależy, ile będziecie mieli tych płatków, nie? O. O. Na litr. Na litr wody. Takie cieplejsze i takie. O, takie dwie łychy. Dwie. Zalewamy do skutku tam, żeby pokryło wszystkie kwiatki. Ja nie bawię się w przygotowywanie wody, ponieważ mam filtry. Ale myślę, że też jakbym filtrów nie miała, to też bym się nie bawiła w takie rzeczy. Poszło ile już? 2 litry poszło na taki swój. No i chciałabym, żeby on miał taki kolor właśnie ciemniejszy, nie? Więc... litry. Wiecie, lepiej jak będzie ciut słodszy, to wtedy niż za mało słodki. Jak będzie ciut słodszy, to i tak ten cukier pochłonią drożdże przy procesie fermentacji, więc... O, myślę, że jeszcze jeden litr. Można słodzić miodem, cukrem trzcinowym, jak to tam woli. Weźmiemy
haleczkę taką zamieszamy. No. One wszystkie, kwiatki wszystkie muszą być pod wodą. I codziennie, słuchajcie, mieszamy, odstawiamy w ciemne, ciepłe miejsce. Miesiąc czekamy. Miesiąc, może dłużej. Zależy, jak przechodzi ta fermentacja. Zależy od temperatury otoczenia, prawda? I ja dodatkowo dodam. Najlepsza by była matka, ale mi tutaj ciężko będzie wyłowić matkę. To jest mój ocet. On ma ze 2 lata już. Z czego? Z winogron. Ocet z winogron. Dolewamy. Dolewamy trochę tego octu i on powinien przyspieszyć cały ten proces. Tak więc ocet naturalny. Jeszcze dolejemy. Wiecie, jakby był w słoiku, nie w takiej buteleczce, to bym po prostu matki pół wyłowiła i dodała tę matkę, która się tworzy później i ona jest. Zaraz wam pokażę ocet jabłkowy, w którym jest ładnie matka zachowana. Ten nie. O, ten będzie dobry. Patrzcie, to jest ocet jabłkowy i tutaj pływa sobie taka galareta. Tutaj. I ta galareta to jest właśnie matka octowa. Czyli w zasadzie mamy ten, to już zakończone. Widzicie, jakie to bardzo proste jest? O, pokryweczka. Musi być trochę dostępu powietrza. Nie zakręcamy, tylko przykrywamy. Codziennie najlepiej przemieszać. Najlepiej codziennie przemieszać tę miksturkę. I tak, później się cieszymy. Po miesiącu cieszymy się własnym octem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.